Czy podczas tegorocznego miasteczka wiosennego wykryto dużo przypadków chorobowych? Nie wiem, czy dużo, natomiast kilka wykryto. Dla nas jest to sygnał, że warto takie wydarzenia robić, dlatego że tutaj choćby się wydawało, że jest to po prostu taki rodzinny piknik, to tutaj ratujemy ludzkie życie. Zdarzały się sytuacje, kiedy lekarze wzywali karetkę do osoby odwiedzającej, ponieważ stan był już tak poważny. Także razem z naszymi partnerami medycznymi bardzo zachęcamy do tej regularności i do badania przynajmniej raz w roku i my będziemy to umożliwiać. Jakiego rodzaju badania płuczczanie mogą tutaj znaleźć? Są to bardzo różne badania z wielu dziedzin. Możemy odwiedzić specjalistów chociażby kardiologii, wykonać EKG, możemy skorzystać z konsultacji fizjoterapeutów, ale także dietetyków. Nowością są badania podoskopowe, a także badania wad postawy wśród dzieci. Można także sprawdzić chociażby skład i analizę budowy ciała, co szczególnie teraz po okresie pandemii, kiedy obserwujemy tą rosnącą wagę, szczególnie wśród najmłodszych, uważamy, że są to bardzo ważne badania i naprawdę warto je wykonać. Czy po dotychczasowych edycjach Miasteczka Zdrowia macie już informacje, które badania cieszą się największą popularnością? Mam wrażenie, że co roku najliczniej odwiedzany jest punkt Instytutu Kardiologii, czyli wizyty związane z różnymi schorzeniami kardiologicznymi. Także wydaje nam się, że faktycznie to badanie jest takie najbardziej popularne, więc staramy się je zapewniać za każdym razem. Czy podczas dzisiejszej wizyty ma Pani zamiar skorzystać z jakiegoś badania? Jeśli tak, to z jakiego? Powiem szczerze, że jestem dzisiaj w pracy, więc nie wiem, czy będę miała taką możliwość, ale myślę, że jeżeli przyszłabym tutaj jako mieszkanka, to skorzystałabym z badania znamion skóry, ponieważ rak skóry jest bardzo podstępnym rakiem i tak naprawdę ta wykrywalność często jest właśnie w tym punkcie. Także też wszystkich zachęcam do właśnie takiego badania. Zwróciła Pani uwagę na popularność Miasteczka Zdrowia. Czy to oznacza, że PKN Orlen będzie angażował się w kolejne tego typu wydarzenia? Oczywiście traktujemy Miasteczko Zdrowia jako imprezę cykliczną, także już teraz zapraszam w przyszłym roku. Panie ministrze, spotykamy się na Miasteczku Zdrowia, podczas którego specjaliści podkreślają, jak ważna jest rola badań profilaktycznych. No właśnie, dlaczego profilaktyka jest tak ważna? Szanowni Państwo, profilaktyka jest ważna pod kilkoma względami i w wielu aspektach możemy rozpatrywać ten problem. Po pierwsze, aspekt ogólnie zdrowotny, to znaczy zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć. To jest prawda znana od wieków, bym powiedział wręcz hasło, które powinno nam towarzyszyć przez całe nasze życie. Wspominałem o tym na poprzedniej edycji Miasteczka, że profilaktyka powinna być nieodłącznym elementem naszego życia i powinna być elementem samoświadomym w naszym życiu od praktycznie najmłodszych lat. Dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że mamy pewne grupy chorób, których leczenie, finalne leczenie na tym końcowym etapie albo zaawansowanym etapie jest wielokrotnie bardziej skomplikowane niż kwestia sięgnięcia za telefon, spotkania się z specjalistą, odbycia pewnego badania, które jest zazwyczaj prostym badaniem przesiewowym, stworzenia pewnego rodzaju mechanizmu konsultacji, który będzie zapobiegał i hamował tego typu scenariuszom, w którym finalnie będziemy musieli liczyć się z leczeniem szpitalnym bądź dość zaawansowaną terapią. I to jest pierwszy aspekt związany z tym elementem zdrowotnym. Natomiast jest jeszcze drugi obszar, który jest równie istotny z perspektywy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. To znaczy kwestia ekonomiczno-społeczna. Wiele chorób jest
znacząco, kilkadziesiątkrotnie nawet droższych w tym realnym leczeniu, mówię tutaj o kosztach ekonomicznych, niż kwestie kosztowe związane z zapobieganiem ich i podjęciem pewnych programów profilaktycznych. To są tak naprawdę dwa podstawowe elementy, o które pani redaktor pytała.